Witajcie. Jestem na szybkim przedwieczornym grzybogranku. Słownie pół godziny mam na położenie, pozbieranie, jak coś znajdę. Miałem nie nagrywać, ale znalazłem dwa piękne trapciweczki. Jeden przy drugim. Tak sobie pomyślałem, aż żal ich nie nagrać. No. Być może, jeżeli więcej nic nie znajdę dzisiaj, tylko dlatego, że czasu nie mam. Jutro wyjdę, może z samego rana. Przepiękne. Usiatkowane. Według jednych statystyk to jest podgatunek, według innych statystyk, czy tam systematyk, jest to oddzielny gatunek. No, nieważne. Piękne, prawdziwki. To usiadkowanie brązowe też jest naprawdę urocze pod spodem. No nic. Muszę obrać i rozglądać się za innymi. Jest kozaczek brązowy, czyli koźlarz babka. Też ładny, nowy smukły, dorodny. A tu jeszcze, jak sobie zebrałem, gołąbki, łuskowce, jelenie. Coś to będzie, szybki wypad. Szału nie będzie, bo nie ma czasu na to. Ale radość ze zbieranka jest. Ludzi tabuny tu przeszły, bo po nich śladów jest mnóstwo, tu proszę bardzo. Trochę trawy, trochę zarośli. Jest jeden prawdziweczek, to tam ślimak go podgryzał. No bo w tych samych krzakach drugi już dorosły prawdziweczek, który tu czekał na mnie, swojego wybawiciela. Wybawię z tych krzaków i zabiorę ze sobą. No, proszę bardzo, jeden. Drugi, wszystko tam krążę, tam naprawdę w promieniu kilkudziesięciu metrów, lewo, prawo, przód, tył. Dobra, oczyszczam i do koszyka, zaraz zachód słońca. A mam jeszcze obowiązki względem moich zwierzaków, nakarmić, pozamykać i tak dalej. No i moi kochani, kolejny kamuflaż, który myli szybkich i wściekłych sezonowych grzybiarzy, czyli kupa drewna. Jakby stanęli się, przyjrzeli dobrze, proszę bardzo. Sprawdźcie, czy kupię drewna. Kolejny piękny prawdziweczek. Który tam piąty czy szósty? Było zakryte. A w międzyczasie jeszcze jakieś tam inne grzyby wpadają. Nie spodziewałem się, że tak wyjdę pod wieczór i coś tam się fajnie zbierze. Jutro ruszę z samego rana. Z samego rana to u mnie jest koło 9. No też ustalmy fakt. No i dobra.